Witam w programie Stream Nation na antenie stacji GameToon. Ja jestem Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie ostatnio nareszcie trafiliśmy na Skellige. I to prosto na jakąś imprezę zwaną Stypo. Ale Yennefer nas zaprasza, żebyśmy wpadli, więc nie pozwólmy damie dłużej czekać. Lećmy tam! No i jakoś mniej więcej tutaj się rozstaliśmy. Przy czym impreza ma być wieczorem, więc mamy jeszcze chwilę na inne misje, jak chociażby ta, żeby się przebrać. Ale prócz tego, ktoś tu ma jakąś potrzebę. Wybacz, że zajmuję ci czas swoimi problemami, ale naprawdę nie mam wyboru. O co chodzi? O co chodzi? Mój statek rozbił się podczas ostatniego sztormu. Straciłem wszystko. Jak mógłbym ci pomóc? Nie mam nawet za co wrócić do domu, a każdy dzień opóźnienia zbliża mnie do bankructwa. No tak, mogłem się domyślić, że chodzi o pieniądze. Zatem potrzebujesz pożyczki, a raczej datku. Oddam ci wszystko, co do ostatniego miedziaka. Przysięgam! Wystarczy, że zgłosisz się pod mój adres w Nowigradzie. Znamy Nowigrad, pewnie. Może będzie miał później na wpisowe. Na turniej Gwinta, więc tak, pomożemy. Pomogę ci. Często bywam w Nowigradzie, więc na pewno cię odwiedzę i zapytam, jak idą interesy. Dziękuję. Znajdziesz mnie w dzielnicy portowej. Nazywam się Johan Bonner. W takim razie do zobaczenia. Nas skroili ostatnio na 1000, jeżeli chodzi o tę przeprawę, ale... Okej. Możemy być. Możemy być. O! Jakiego? Słuchaj, Wiedźminie. Mamy tu problem z Muiry Diebl, z utopcami. Problem, który twoim srebrnym mieczem można by pewnie rozwiązać. No to dajesz. Niech zgadnę. Rwą sieci, wyjadają ryby, a czasem atakują samotnych żeglarzy i tych, co nocą wracają nad brzeżem z tawerny. Żeby tylko. Diabelstwa z naszej zatoki są gorsze niż na kontynencie. Polują tak po zmierzchu, jak i w dzień. Atakują zarówno rybaków, co do obrony mają najwyżej wiosło, jak i wojów. Wyrzuca ich potem morze. Zbroje w strzępach. Flaki wyjedzone. Dziwne. Są jacyś świadkowie? Ruryk, mój uczeń. Był na łodzi, na którą Muiry Diebl napadły. Jest też Tove, której zabiły męża. Mieszka tu, niedaleko, wyżej. Wybacz, ale nikogo więcej nie kojarzę. Ci, co mają do czynienia z tymi potworami, rzadko kiedy wracają żywi na ląd. To brzmi jak zadanie dla Wiedźmina. To nawet nagroda niepotrzebna. Przyjmuję to zlecenie. Z utopcami miałem już do czynienia nieraz. Wkrótce będzie po wszystkim, masz moje słowo. Oby tak było, więc śledzimy zadanie. Dawno zlecenia typowo nie robiliśmy. Niedaleko, porozmawiaj ze świadkami. Który to jest świadek? Witaj, ty? Witaj. Ty. Ruryk, tak? Słyszałem, że byłeś na łodzi, którą napadły utopce. Tak, byłem. Z Ulfem, moim kuzynem. Zbieraliśmy z dna pułapki na kraby koło klifów Kierak. Ulf pociągnął za sznur. Ciężko mu szło. Myślałem, że klatka pełna, że dobry połów. I wtedy coś szarpnęło linę z dołu. Chwila i Ulf był pod wodą. Wołałem go. Raz, drugi, trzeci. Nagle woda zrobiła się czerwona od krwi i czuć było straszny smród. Jakby zgnilizna, tylko gorzej. Wtedy Muiry Diebl wywróciły łódź. Sam nie wiem, jak dopłynąłem do brzegu. Chyba Freja nade mną czuwała. Albo potwory już się najadły. Dzięki za opowieść. To co, płyniemy tam raz jeszcze? No prawie płaskie. Dobrze, diabołe, jeszcze ktoś. Ale przynajmniej nie trzeba daleko biegać. Każdy tu blisko mieszka, dziewczyno. Niekoniecznie ty. Ty jesteś Tove? Powiedziano mi, że twojego męża zabiły utopce. Wtedy dobrze ci powiedziano. Wpierw morze zabrało mi syna, teraz męża. Zostałam sama. Chwilę nasz syn nie wrócił z połowu. Mąż co wieczór chodził na klify Kierak wypatrywać jego łodzi. Mówiłam, życia mu to nie zwróci, a sam możesz zginąć. Słyszałeś, że tam utopce żyją? Ale nie mógł siedzieć. Brał swój stary płaszcz i szedł. Jak któregoś razu nie wrócił na noc, zawołałam brata, wzięliśmy pochodnie i poszliśmy go szukać. Muiry Diebl.
Morskie diabły tak go poraniły, że tylko po tym płaszczu go poznałam. Wiem, że to marna pociecha, ale obiecuję, że problem utopców wkrótce się skończy. Bywaj. No to teraz tym bardziej nie możemy ich tak zostawić. Zbadaj miejsce, gdzie widziano utopce. I co gorsza, to jest dość niedaleko wioski. Co to, takie 200 kroków? No ale może dla utopca daleko. Inna sprawa, że nie ma ciała, nie ma dowodu. Przynajmniej tego nas inne gry uczyły do tej pory. Więc zobaczymy, czy faktycznie tak to tu może być. A może się tylko pocieszam. Cóż, co by nie było... O, jesteśmy prawie na miejscu. Yennefer nam wybaczy. Chyba. Zresztą do wieczora jeszcze trochę czasu mamy. Chodźcie, utopcy. Ten smród. To na pewno utopce. Ich leże musi być gdzieś blisko. No patrząc na to, że są niedaleko nas, to dziwne jakby było inaczej. Kurczę, ale trzeba przyznać, że mają mocny strzał. Jak my tutaj z tym QN-em na raz jesteśmy pozbawieni tarczy. Okej, okay. Może macie jakieś dla nas te dobre, o właśnie, mutageny. Chociaż nie obraziłbym się na czerwone. Woli musimy zacząć i takie zbierać. Zapach wina. Mam nadzieję. To jest całkiem skóra złego wilka. Przyznam, że to wygląda jak coś, co moglibyśmy ubrać. Mam nadzieję. Również. I na to. Co to tak śmierdzi pod wodą? Smrodzie, nie uciekaj nam. Czyżby? Trochę to zastanawiające, że tylko utopce. Znów ten smród. A takie szlami zamieszanie. To co lubimy najbardziej. Ile tutaj tych ludzi, Florene? Oho, kolejne utopce. To co, utopcy, zaczynamy zabawę. Bełty nas może tak nie zadowolą, ale gwiazda tańcząca, tylko można było odpocząć trochę. A macie. A w wodzie nie działa. To gorzej, bo liczyłem na jakiś wybuch w tamtym miejscu. To może przełączymy się na Igni. No właśnie, Igni zawsze zadziała na takich jak tamci. I bądźmy dobrej myśli, że to zgnilizna tu szybko nie powróci. Jak synchronicznie giną. Do X-Factor z taką śmiercią. Tylko, że już chyba po fakcie nie ma jak. Oj, no właśnie. Chodzenie z pochodnią tutaj Geralt to jest bardzo odpowiedzialne zajęcie. Ale co? Zbadaj leże. To w ogóle coś jakby nad nami jeszcze było. Ciężko powiedzieć, czym tak naprawdę my się zajmujemy tutaj. Chociaż moment. Mają... Leże potwora, ale chyba nie utopca. Sińce na szyi, zmiażdżona krtań. Został uduszony. Mają boczny korytarz. To nieco zmienia postać rzeczy. Weźmy Quena. Nie wiem, czego się spodziewać. Czy ta pochodnia? Mam lekki uraz do niej. Ale chyba trafiliśmy tam, gdzie chcieliśmy. Prawie nieruszone. Schowane na później. Utopce tak nie robią. Czyli kto? Też prawie ruszone. Sińce na szyi, zmiażdżona krtań. Został uduszony. Trochę to przerażające. Kawałki łodzi, podarte żagle, liny. Wystrój marynistyczny, można rzec. Ten smród, ślady na ciałach. To musi być leże baby wodnej. One mają czuły węch. Nie wróci, póki tu jestem. Chociaż, skoro toleruję utopcę, może wystarczy zrobić wyciąg z igru czołów, żeby zamaskować mój zapach. Feromony utopca. No dobra. Takie rzeczy nam wymyślili.
Morskie diaboły, czy my ogarniemy feromony utopca? Pewnie, urodziliśmy się z nimi prawie, że... Zamiast butelki wody weźmiemy... Powinno wystarczyć. No i czekamy. Teraz trzeba gdzieś się schować i zaczekać. Może za tymi szalupami. Za szalupą baba wodna kręci... No i jak na złość nic mi się nie rymuje. Nie, pochodnie, ty. Kaganek najlepiej jeszcze wyciągnę. Też w ogóle będzie zabawne. Gotowe? Zobacz, co ona tu ma. Ale pokrywa rzeczy. Może warto by było coś ubrać z tych nowości. Ale dobrze. Dama nie może czekać. I nie mówię tutaj o Yennefer. Alibaba i utopce. Póki mamy kłem w sobie, to nie jest wielki problem. Póki mieliśmy kłem w sobie, to nie był to wielki problem. Oj, ale jeszcze mamy. To jest właśnie piękne, jak zostanie chociaż takie 35%, to w sumie 35% działa jak 100%. W przeciwieństwie do wypłaty, tak? Nie liczyć. W ten sposób. Chodź to, kobitko. Taki trening przed spotkaniem z Yen, tak? Rozmowa z babą wodną. Przynajmniej według tych ludzi na Skellige. Ale czekaj, no ty musisz mieć jakieś fajne trofeum dla nas. Wow, dzienna gwiazda trofeum baby wodnej. Robota wykonana, a oto dowód. Na co mi głowa diabła? Co to jest u diabła? Baba wodna. Stary cwany osobnik. To ona była prawdziwym zagrożeniem. Wiele brzydaczy znajdowałem w sieciach. Mureny, minogi, płaszczaki. Ale czegoś takiego nie widziałem. Masz, twoja nagroda. Należy się. A nie chcesz na obiad takiej? Dzięki, bywaj. Nie będziemy od nich wyciągać więcej kasy. O proszę, jak nam kolejny poziom pięknie wskoczył. Tak jakoś wyszło. Była dobra tutaj. Będzie dobra i na tamtym świecie. Niechaj godnie służy naszemu królowi. Kiedyś znowu ją spotkamy. Tak samo jak kiedyś wszyscy spotkamy króla Brana. No tak mocno poczuli wikińskich klimatów. No ale niech i tak będzie, ktoś chce się tu bić. To musi być pokój Yen. Zawsze lubiła przestrzeń i przepych. Ale jak sobie tutaj znalazła miejscówkę do życia. No ładnie, ładnie, możemy się tam pobawić. Megaskop? Widzę, że nigdzie się nie rusza bez tego urządzenia. Jak mawiała Filippa Eilhart, megaskop jest tak osobisty jak szczoteczka do zębów. Taki smartfonik, tak? Wow, ale my się tu możemy ubrać. Najlepsze, że mieliśmy trochę z tych rzeczy. Ale cóż. Krasnoludzki spirytus tu trzyma? Jen. Nie podejrzewałem. Zatrute źródło. Ciągle się inspiruje książką Zatrute źródło Tisa i de Vries. Dobrze. O nie! Jedna baba drugiej babie wsadziła i to jest właśnie to z piosenki rzecz. A, mamy schowek, możemy te cięższe przedmioty tutaj wrzucić, żeby zrobić sobie trochę miejsca na później, albo coś trzeba było sprzedać. Porządki. Nie no, przyszliśmy się tu bawić. O! Dziennik INFR? Oj, nie wiem, czy to jest dobre. Coraz częściej myślę o schwytaniu Gina, o ujarzmieniu jego mocy. Powoli staje się to dla mnie obsesją. Odnalezienie książki Amosa Varyaspisa potwierdza to, co dawna podejrzewałam. Zmuszenie Gina do posłuszeństwa jest możliwe. Według Varyaspisa, który jest wybitnym specjalistą od Ginów, zmuszenie takiego stworzenia do uległości jest trudne, ale nie niemożliwe. Jemu się udało. Nie znaczy to niestety, że możemy zastosować te same metody, ponieważ każdy osobnik Gina jest inny i na każdego trzeba znaleźć odrębną metodę działania. Do dyspozycji mamy spory zasób czarodziejskich umiejętności.
Wydaje mi się, że w połączeniu ze sprawnością Geralta mogłoby nam się udać. Trzeba tylko znaleźć Gino, a już to nastręcza sporo problemów. No jeno, nie pasuje ci to, co ten Gino tutaj zmajstrował? Glamarie. Nawet zamknięta pachnie bzem jak restem. Widać, gust jej się nie zmienił. To też wzięła ze sobą? Wypchany jednorożec. Czyli ambitne plany to na Skellige. Nie wiem, jak jej się udało przywieźć tyle ubrań. Musiała wynająć galeon. Jak zwykle. Czerni biel. A może po prostu nie nienawidzi portali. Jest też taka opcja, Geralt. No dobra. Ale jak już mamy coś ładnego, modny strój. Skeligijska koszula, skeligijskie buciki. Coś nam jeszcze potrzebne? Spodnie? Chyba bez znaczenia. Są jakieś ładne? Kolorowe. Skeligijskie albo czarne, o. No i wyglądamy całkiem nieźle. Nawet mamy takie ciepłe kapcie na to wszystko założone. No dobra, to co? No tak. Nie sądziłem, że kiedyś założę coś takiego. Ale czego się nie robi, da? No właśnie. Kim jest dla mnie Yennefer? Zapytajmy. Gina dumnie nosi głowę. Myślę, że dumnie nosi ten strój. Ale okej. Moment. Czemu mapa nam sugeruje, że nie tędy na imprezę? Że my niby nie wiemy? Czy GPS jest mądrzejszy od nas? Bran był wielkim władcą i potrzebuje godnego następcy. Mówisz, pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Skellige polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. O czym rozmawiacie? Przedstawisz mnie? Oto mój przyjaciel Geralt, a to Birna, wdowa po zmarłym Branie. Królowa matka, miło mi cię poznać, Geralcie. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, ale w takim dniu jak dzisiaj nie mogę sobie pozwolić na przyjemność długich konwersacji. Świetny strój. Wyglądasz czarująco. Dziękuję. Ty olśniewasz. Wiesz, brakowało mi ciebie i twojej szczerości. Cieszę się, że jestem tu razem z tobą. Miło to słyszeć. Mimo, że nie lubimy, ale niech wie, że robimy to dla niej. Nie lubię pogrzebów ani uczt. Wiem. Nie lubisz też podróży przez portale i placków ziemniaczanych z cukrem. Ale czasem trzeba się przemyć. Docenisz to chociaż, że tu jesteśmy? Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem, czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Wolę się cieszyć z tobą na trzeźwo. Będziesz mi prawił komplementy? Będę ci mówił to, co myślę. Czekaj. Z kontynentu, a potem ich trupy trzeba z karczmy wynosić. Jen, a czyżby stypa nie była dobrym momentem na komplementy? No i uciekła. Co przywieźliście na pożegnalną ucztę? Chleb. Owczy ser. Wiesz, Geralt, nurtujemy pewne kwestie. Twoja broda. Skąd ten pomysł? W zasadzie nie wiem. Do twarzy ci z brodą. A dziękuję. Lenistwo. Tylko tyle i aż tyle. Pani Yennefer, panie. Witaj, Arnwaldzie. Moim towarzyszem jest Geralt z Rivii. Zaszczycony jestem. Miło. Mi również miło. Widzę, że goście przybyli tłumnie. Każdy chce pożegnać króla i każdy chce zobaczyć kandydatów do korony. Chcieliśmy porozmawiać z Krachem Ancrate. Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki, Ceres. Proszę za mną. Tutaj nas posadzono. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego Wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie, nie pamiętasz? To były dawne czasy. Kiedy odwiedziłeś naszego ojca, ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię wam współbiesiadników.
To Halbjorn, syn Holgera Czarnej Ręki. To Lugos Siny, pierworodny Lugosa Szalonego. A ze Sztokfiszem walczy Otryk Anhindar. No, a więc sami synowie. I córa? Widzę, że posadzono nas samymi synami jarlów. Ceryzan Kret jest córką jarla, Geralt. Córki jarlów niczym nie ustępują synom. Ja tak myślę, w przeciwieństwie do naszych współbiesiadników. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nich marzy o tym, żeby zostać następcą Brana. Ceryz zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym czynem, zostanie królem. Wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali z Krachem? Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz? Wtedy, jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry? A potem, kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek? No, czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym. I wtedy, i teraz. Skoro już się zgadało, nie widzę wśród was Hjalmara. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając do wyścigu, mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedźminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt, to będzie coś. Zgadzacie się? To zależy, czy Wiedźmin się zgadza. Geralt? Ale że co, mamy dać jej wygrać, czy jak? No spoko. Proszę bardzo. Jakie są zasady? Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hjalmara z pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie ze szlaku, przegrywa. A już myślałem, że pożygam się z nudów. Ruszajmy! Jesteśmy na miejscu. Stąd ruszycie na szczyt tamtej góry. Na wierzchołku jest 5 dębów. Kto pierwszy wyrwie z pniaka topór Hjalmara, ten zwycięży. Jestem gotowa. Ruszacie na dźwięk rogu. Jen, może stworzysz nam jakiś portal albo coś? Pośpiesz się, no to lecimy, bez oszustw. A nie mieliśmy na podce się ścigać? Myślałem, że to chodzi o Quena. Ale dobra. Tereny takie, że chyba inaczej się nie da. Przynajmniej nie męczymy się tak bardzo, chociaż nie zrobimy użytku z siodła naszego. Gdzie tu jest droga? Kurczę, straciłem. Straciłem cenne sekundy. Tylko przez to, że gdzieś... Ale niech ma, niech poczuje przez chwilę, że może coś tam ugrać niby. Nie znamy te numery, mamy najlepsze siodło. Najwyższy poziom wytrzymało... Ej, Geralt, ale co ty tak zwolniłeś? Mówiłem, że trzeba było na ten wyścig pokochać portale. Byłoby... Trochę inaczej. Najgorzej, że piękni, pachnący. Przyszliśmy spotkać się z Jen, a teraz zapach faceta co najwyżej będziemy mieli do zaoferowania, ale może to i lepiej. To już szczyt, czy jeszcze musimy kombinować, bo trochę się martwi o naszą drogę, ale chyba mamy to. Mimo, że gdzieś zboczyliśmy z trasy. Wygrałem, ale tylko o włos. Nie ma czegoś takiego. Jest zwycięstwo albo przegrana i ja przegrałam. Wracajmy lepiej na stypę. Chodźmy. Widzę, że stypa już się rozkręciła. Straciliśmy was z oczu. Kto zwyciężył? Przegrałam. Przegrałaś z Wiedźminem, przepiórko. Każdy z nas by przegrał. Dosyć tego gadania. Napijmy się. Nie no, musi się nauczyć przegrywać. Moment, obiecaliśmy coś. Wierzcie mi, ale dzisiaj nie mogę. A kiedy jak nie dzisiaj? Dziękujemy za towarzystwo. Niestety na nas już czas. Tak? Owszem, musimy porozmawiać, ale nie tutaj. Wszystkiego dowiesz się za tamtymi drzwiami. Groźnie to zabrzmiało, a przecież nie piliśmy je. No...
Cóż, dowiemy się, o co chodzi w kolejnym odcinku, a dziś przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone chwile i zapraszam na więcej już wkrótce. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!